witajcie w tej nowej serii, której wykonuję na moim kanale, tutaj Dark Wolf. Ta gra się nazywa Seadox. Seadox to jest jedna z, według mnie, najlepszych i najbardziej genialnych gier RPG, które zostały stworzone. Nie tylko gadając jako zrobione jako Pirates of the Caribbean, Pirates Karaibów, stworzony przez zawsze przez tą samą firmę, to znaczy Bethesda Softworks i przez Akelle. Co mogę powiedzieć na temat tej gry? Ta gra jest z roku 2002. Gramy w serię 2D. Jak widzicie, udało mi, nie wiem dla czy ludzie zauważyli, ale z tą grą bardzo dużo osób miało problemy, że nie mogą mieć na full screen. Oczywiście mi się udało odpalić ją nawet na full high definition, to znaczy 1920x1080, ale niestety zauważyłem, że jest taki malutki bug przy dodawaniu na umiejętności, że niestety musiałem zmniejszyć lekko tą rozdzielczość i dałem mu 1680x1050. Tutaj, czekajcie chwileczkę, obniżę lekko muzykę, bo obawiam się, że mnie nie słychać. Co mogę powiedzieć na temat tej gry? Ta gra jest prawdopodobnie opowiada na temat XVII wieku, nie mówi na temat Karaibów, tylko mamy generalną mapę, którą nasz bohater, który dowiecie się za chwileczkę, jak się on dokładnie nazywa, nie chcę wam mówić, nawet żeby nie zrobić takiego dużego spoilera, który po prostu będzie musiał podróżować od wysp do wysp, jako albo robić piractwo, albo robić handel. Tak jak nie wiecie, jest już sporo osób, co zrobiło Let's Play Seadox. Ale ja postanowiłem, żeby po prostu zrobić małą różnicę, że będę pierwszym, co chce odpalić wersję modyfikowaną. W sensie nie tak jak inni połączyli z Pirates of the Caribbean z 2003 roku, zrobiłem przez firmę Akelle. Tylko po prostu oryginalną częścią, która została promowany mod, to się nazywa SSD 1.12. To jest jeszcze beta, ale zauważyłem, że jest bardzo kompletna. Druga sprawa. Ta gra normalnie powinna być po polsku. Niestety tutaj będzie pół po polsku, pół po angielsku, dlatego że niestety wersja modyfikowana zmodyfikowała masę dialogów. Tak jak widzicie, już na samym wejściu już mamy wejście angielskie, a nie wejście polskie. Nie martwcie się o to, że tutaj mamy napisane wersja 1.06, gdyż mod nawet jeżeli daje 1.12, zobaczycie od razu, o co dokładnie chodzi. Trzecia sprawa. Ludzie, ci którzy grali, na pewno niektórzy pamiętają niektóre kwestie gry. W wersji modyfikowanej jest o wiele inaczej, gdyż mamy więcej opcji, mamy więcej kampanii, więcej zadań, mamy nowych osób, co nam proponują i o wiele, wiele więcej niebezpieczeństw, którą, jak będziemy grać, wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi i będziemy mieć nowe typy statków. Nowe typy klasy pierwszej, nawet klasy siódmej, którą, tak jak powtarzam, zobaczycie wszystko w grze. Czwarta sprawa, niestety będzie problem z FPS-ami. Niestety tej gry nie da się puścić niestety w 60 FPS-ach, gdy za każdym razem one spadają do 30 i się niestety trzymają na tej linii. Intra i niektóre dialogi, tak jak powtarzam, są po polsku, ale testowane niektóre kwestie angielskie. Tutaj postaramy się wykonać wszystkie kampanie, które zostały stworzone, bo tak jak wiecie, w starej, oryginalnej wersji Seadox ma 4 frakcje. Anglia, Francja, Hiszpania i Piraci. Tutaj jest jeszcze jedna frakcja, którą zawsze się łączy z piratami, tylko że oni są niezależni, którą właśnie na tym jedna z kampanii, jedno ze zadań będzie się tworzyło, które zobaczycie od razu w grze. No dobrze, no to ja nie będę więcej gadał na temat tego wprowadzenia tej gry, której naprawdę z całego serca proponuję wam, żebyście oglądali, gdyż nie tylko jest bardzo interesująca, ale naprawdę ta gra wciąga. Lub jeżeli proponuję, jeżeli wam się uda, żeby znaleźć oryginalne kopie tej gry i sami zagrać w tą grę. Gdyż naprawdę, frajdę bardzo was wciągnie ta gra. Nie tylko zainteresuje graficznie, gdyż ja powiem od razu, że uwielbiam właśnie gry tego typu, jako okręt, z typu okrętu. No i ta gra jest jeszcze ekonomiczna, gdyż musimy się martwić o nasz budżet. To znaczy, bo będziemy mieć limitowany, dopóki nasz bohater nie zacznie własnej kariery. No dobra, no to ja zacznę grać, tak zobaczycie od razu, o co chodzi. Jako chłopiec mieszkałem wraz z matką w Portsmouth.
zaledwie kilka mil od portu. Z nabrzeża obserwowałem przepływające statki, marząc o odległych lądach morza. Zawsze wiedziałem, że pewnego dnia zostanę kapitanem. Co ty tutaj robisz? Rozumiem, mój syn. To krew twojego ojca. Pewnego dnia powiedział mi, że odpłyniesz, tak jak i on to zrobił. Ten medalion prosił mnie, abym ci go przekazała. To jego portret. Dlaczego nie powiedziałeś mu o ojcu? Zostawił nas na brzegu i odpłynął, tak jak ty to zrobisz. Przyrzekłem twojemu ojcu, że nie będę cię powstrzymywać. Weź ten medalion, mój synu, i odejdź z moim błogosławieństwem. Czasy były ciężkie w Europie. Choć właśnie wybuchła wojna między Anglią i Hiszpanią, to dla przedsiębiorców i kapitanów istniały pewne możliwości. Discreetly, sir, please. Zgodziłem się dostarczyć 100 baryłek prochu do La Rochelle, ale los chciał inaczej. Spadek na horyzoncie, sir! Hiszpańska finansa doścignęła moją przeładowaną ludźmi barkę najazd. Dokonała abordażu. Straciłem statek. Odzyskałem przytomność skuty łańcuchami. Z czasem zostałem sprzedany jako niewolnik hiszpańskiemu szlachcicowi, aby pracować na jego plantacji na jednej z wysp Oceanu Zachodniego, daleko od rodzimej Europy. Jednakże szczęście nie opuściło mnie całkowicie. Wśród moich towarzyszy w niedoli poznałem kilku twardych i doświadczonych na morzu. Udało nam się zerwać kajdany i ukraść mały statek zakotwiczony w porcie. Na pokładzie znalazłem mapy, dzięki którym odkryłem, że angielska kolonia Hyrop znajdowała się tylko kilka dni żeglugi od hiszpańskiej placówki. Zebrałem swoich ludzi na pokładzie i zaproponowałem, by tam popłynąć i zdobyć list katarski. Propozycja spotkała się z pełną aprobatą. Z postanowieniem odzyskania fortuny jako śmiały bakanier i jednocześnie kapitan, w końcu dobiłem do brzegu Hyrop. Teraz musiałem tylko znaleźć gubernatora i poprosić go o list kapelski. Tak jak widzicie, po FPS-ach niestety cały czas one się trzymają na linii 28-27, maksymalnie 30. Tak jak powiedziałem, tutaj mogłem zainstalować wersję 1920x1080, ale niestety pokażę wam bug, który byłby. Normalnie byśmy mogli klikać na przykład na profesję, której innych możemy zatrudnić, ale gdyby wybieraliśmy opcję, żeby dodać na inne funkcje, niestety nie pozwalał. No i niestety byłem zmuszony zmniejszyć po prostu jakość gry. Tak jak widzicie, mamy też inne ikony gry. W sensie, na przeładowanie mieliśmy troszeczkę inną. Ja sam taki inny typ działa. Ja na przykład dodam zawsze na abordaż, gdyż zawsze to była moją pasją napadaniem. Tylko że jak wiecie, w wersji modyfikowanej lub nie wiecie, po prostu będziemy mieć o wiele, wiele więcej możliwości zatrudnienia oficerów, którzy się nam bardzo często przydadzą. Dobrze, tak jak widzicie, trochę marnie stoimy z budżetem, gdyż mamy tylko 1000 sztuk złota. Normalną reputację. No dobrze, i to zaraz wam pokażę, o co mi chodzi, że są wersje angielskie i wersje polskie. Jak widzicie, mamy prawie na full screen, oprócz dwóch niestety bardzo długich pasków. Tutaj normalnie mamy polski, jako w tym. Tutaj, jak kto czytał oryginalną wersję, to pewnie wie, ja postaram się wystarczająco wolno iść, żeby moglibyście też przeczytać chwilowo, potem jak wersje modyfikowane ja przeczytam po angielsku, jako w tym. O. I tak jak zauważyliście, zaktualizowało nam się po angielsku, ale jeżeli my wejdziemy do opcji, powinien być polski. No, tak jak mówiłem, na normalnej czcionce, ale
Widzicie od razu, że są też inne wiadomości, które są po angielsku, które daje nam bardzo dużo nowych informacji, co nam się przydadzą, które są właśnie do nowego questa, który my się spotkamy. Ale niektóre są jeszcze zbugowane, bo niestety niektórych rzeczy jeszcze nie mamy. Na przykład tutaj był mały spoiler na temat jednej osoby, którą zatrudnimy, ale to zobaczycie od razu. Tutaj, tak jak powiedziałem, jest bardzo łatwo niestety w tej wersji umrzeć, gdyż jest masa oszustów. Jest łatwo, no powiedzmy, dostać kosą. Zobaczycie od razu, o co mi chodzi. Ja tutaj zapiszę, żeby wam pokazać od razu, o co mi chodzi. Tutaj mam stare questy, wywalę, żeby było uczciwie. Bo tutaj miałem testy z kilku lat temu. A nie mogę ich usunąć. Nieważne. High Rock. Tutaj zapiszę. Tylko z nową wersją. No i zobaczycie od razu, o co chodzi. Na przykład Julian mówi normalnie, ale nie będę z nim rozmawiał, gdyż to jest strata czasu. Stary młynarz to żeglarz ma to samo polski, ale teraz popatrzcie uważnie. Drugi, co normalnie nam dawał informację, ma jeszcze jedną informację po angielsku. I od razu zmienił całe. Przedtem nam dawał informację na temat nauki. Ja tutaj nie zacznę od trzeciej opcji, zacznę dokładnie od pierwszej. What do you want from me, boy? Do you not look old enough to call me boy? I'm a captain of the ship, of a ship. What the devil are you? Ah, captain, look at him. Oh, yeah. We have a real sea dog here, bah. Listen, boy, before you call yourself a captain, you should learn how to sail a ship. You're lucky, youngster. I am a good moon today. I give you some free advice on how to rule the seas. So, tune your ear. Jeżeli kto czytał polską wersję, ma identycznie, więc tradukując, on nas nauczy pierwszych sztuczek, których uży na rozpoznania wiatrów, na rozpoznanie dział. Tutaj ja nie będę tego czytał, gdyż już jest wersja polska, więc myślę, że ten mały tutorial mogę przeskoczyć. Widzicie, i od razu wróciła polska wersja, gdyż już nie może on skompletować. Idziemy do następnego. Roberto. Potrzebujesz czegoś, kapitanie? Tutaj ta sama wersja polska, więc tutaj nie będę czytał, bo tak jak powiedziałem, postaram się nie czytać tych informacji, które są zbędne, które są w polskiej wersji. Potrzebujesz czegoś, kapitanie? Dobrze. I tu jest pierwsza pułapka. Ja zapiszę, zaraz wam wyjaśnię będzie, o co chodzi z pierwszą pułapką. On informuje, że my jesteśmy od Sharp, bo dlatego, że nasza osoba się nazywa Nicholas Sharp, ale on mówi, że mam bardzo ważną wiadomość dla jej rodziny. Jeżeli my powiem prawdę, że jesteśmy niestety, będziemy mieć od razu fail. Dlatego, że po prostu nas aresztuje. Pokażę wam, żeby to było uczciwe. Widzicie? Dying for news from home. Haha, well put, sir. Very well put, because die you will. And I will get a reward put of your heart. Damn, this is a trap. You traitor. Do you know nothing about loyalty? Don't be ridiculous. Why should be loyal to a family which is our royal favor? Now, may I introduce you to my assistant? Guards, arrest this man. Put him in chains and prison garb. Oh no, prison garb. That's ridiculous hat and coat. I protest. This is inhuman. I tutaj, jak widzicie, powinniśmy być my aresztowani, a nie inna osoba, ale tutaj przeskoczę. I tak jak widzicie, game over. Ja wrócę i zaraz pokażę wam
Chyba się nie zapisało. No, się nie zapisało. Poczekajcie chwilę. Mi się wydaje, że nawet spróbuję jeszcze raz zapisać, zrobić małą próbę. Chyba muszę zrobić jako administrator. No dobra, ja tutaj zakończę tu ten pierwsze wprowadzenie tej gry i zobaczycie, jak będziemy grać dalej. Ja też cofnę się do tego momentu i wam wyjaśnię te nowe funkcje. Tutaj powtarzam, tutaj Dark Wolf, dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru, dobrej nocy.